Halleluja! Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy ludźmi narodzonymi na nowo z Bożego Ducha. I stoję tutaj przed wami. Mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć świadectwo, jak w 2015 roku poznałem Jezusa Chrystusa i się z Nim pojednałem i narodziłem się na nowo. Kochani, jeżeli nie narodzicie się na nowo z Bożego Ducha, nie wejdziecie do nieba. Nie wejdziecie do nieba. Słowo Boże mówi, że musicie narodzić się na nowo. I ja tego doświadczyłem. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. W rodzinie katolickiej. I od małego chodziłem sobie do kościółka, bo mi wpajano to i wmuszano to we mnie, że musisz iść, bo co sąsiedzi powiedzą, co rodzina powie. I tak sobie szedłem. Nawet nie wiedziałem po co. I tak dorastałem. Wychowałem się bez ojca. W moim sercu pojawiała się pustka. I gdy dorastałem, to tą pustkę próbowałem sobie wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją, paleniem fajek, wszystkim, co ten świat oferuje. Każdą podróbkę, która jest od diabła. I ja tak funkcjonowałem 27 lat. Ale powiem wam jedno, że żaden narkotyk, dobra impreza nie zdołała wypełnić tej pustki w sercu, bo gdy rano się budziłem, nadal ona była. Była ona nadal i była jeszcze głębsza. Moja psychika zaczynała się rujnować. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Dwukrotnie umierałem, bo przedawkowałem. Dwukrotnie miałem wypadek samochodowy. Po prostu. Byłem marionetką diabła. Ale pewnego razu, gdy zjeżdżałem, gdy schodziłem, bo przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Jezu, jeżeli Ty w ogóle jesteś, istniejesz, to objaw mi się, ogarnij moje życie, bo ja nie chcę już tak funkcjonować. Ja nie chcę tak żyć dalej. Ja nie chcę ćpać. Ja nie chcę już jeździć po imprezach techno. Bo tą pustkę, którą mam, nic nie wypełnia. Przyjdź do mnie, zmień mnie. Ja tego pragnę. I wiecie co? W moim pokoju byłem naćpany. Przyszedł do mnie Jezus i spotkałem się z Nim w duchu. I ja padłem na kolana, zacząłem płakać. Łzy same ciekły mi po policzkach. Nie potrafiłem ich okiełznać. Nie potrafiłem tego powstrzymać. I wiecie co? Ja tam spotkałem się z Jezusem. Spotkałem się ze świętą osobą. I On mi powiedział, że On umarł za mnie na krzyżu. Wziął każdy grzech, każdą patologię, ten głód narkotykowy. Problemy z psychiką, z odrzuceniem, z cierpieniem, z bólem, z żalem. On wszystko wziął na krzyż. I ja wtedy, gdy padłem na kolana, ja zacząłem Go przepraszać, że ja żyłem bez Niego, że to ja byłem odwrócony do Niego plecami. Bo pożyłem sobie po swojemu. Trzymałem stery swojego życia. Uważałem się za dobrą osobę. Pomagałem innym ludziom. Ale gdy zacząłem czytać Słowo Boże, Biblię, to doszły do mnie tam słowa i bardzo mnie to poruszyło. Że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Nie z uczynków. I przez to, gdy ja pomagałem innym, a mimo to żyłem w grzechu, to i tak szedłem do piekła. Szedłem do piekła, bo Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć, a moje stare życie było jednym wielkim grzechem. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Staniesz przed Bogiem. I jeżeli dziś grzeszysz świadomie, rano się budzisz i dalej grzeszysz, bo nie dajesz sobie z tym radę. Ten grzech cię dojeżdża, diabeł cię dojeżdża, demony cię dojeżdżają. To jest odpowiedź. I Jezus Chrystus jest odpowiedzią. I jeżeli dziś przez prosty akt wiary
zaprosisz go do swojego życia, oddasz mu stery swojego życia, przyznasz się do błędu, czyli do grzechu, że paprasz się i chcesz, aby on wjechał w swojej mocy, w swojej łasce i zmienił twoje życie. I przestań kozaczyć. Ja byłem kozakiem. Byłem kozakiem. Ale ja upadłem. I ja przyznałem się do tego, że jestem słaby. I ty dziś również jesteś słaby. Możesz zarzucić grubą maskę i przez 16 godzin w ciągu dnia uśmiechać się, a wieczorem wracać i mieć ciężką noc, płakać i sam do siebie mówić, co jest grane, co jest grane. Sam o własnych siłach nie podołam sobie dalej, nie poradzę sobie dalej. To ja ci chcę powiedzieć, że Jezus jest ratunkiem i Jezus jest pomocą. I Jezus, ten, który czeka. Zaproś dziś Jezusa. Powiedz, że chcesz się z nim spotkać. Że Jezu, ja nie chcę żyć tak dalej, tylko z opowieści. Ja się chcę z tobą spotkać i doświadczyć ciebie. Możesz co niedziela spędzać czas w kościółku, modlić się, ale to wszystko na marne. Bo ja nie wiem, do kogo ty się tam modlisz, ale sam dobrze w środku wiesz, że te modlitwy nic nie dają, że twoje życie nadal jest popaprane. Jezus Chrystus chce cię dziś uzdrowić, twoją duszę. On chce wypełnić cię swoim świętym duchem. Nie jestem tutaj po to, aby ci sprzedać jakąś martwą religię, bo chrześcijaństwo to jest relacja, nie religia. Jezus przyszedł na ziemię opalić religię. I ja dziś zwiastuję Jezusa Chrystusa, zwiastuję Ewangelię, że to On jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca, że to On jest mostem do tatusia i nie ma innego pośrednika. I Jezus jest Zbawicielem i Jezus jest Królem. Zaproś Go dziś, jeżeli tylko chcesz i pragniesz. Maryja cię nie zbawi. Jakieś kulty religijne cię nie zbawią. Jezus cię zbawi. Ale musisz przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I oddać Mu swoje życie. I zaprosić Ducha Świętego. Ducha Świętego. Ojcze, uwielbiam Twoje imię. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wyswobodziłeś moje życie. Ojcze, dziękuję Ci, że ja tu dziś mogę stać, zwiastować Ewangelię w mocy Twojego Ducha, Ojcze. Ojcze, ja pragnę, aby te słowa docierały głęboko do ludzi, którzy mają otwarte serca i umysły. Na Twoje słowo, Duchu Święty, przenikaj każdą osobę. Niech doświadczą teraz prawdy. Prawdy, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wyswobodzi. Moje życie wyswobodziło. Moje życie jest odmienione o 180 stopni. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. I tylko osobiste spotkanie Jezusa ze mną zmieniło moje życie. Ja się nie spinam. Nie muszę dziś sobie iść na imprezę, czy poćpać. Prawdziwie Jezus wyswobodził moje życie. I On pragnie relacji z Tobą. On pragnie, abyś była szczęśliwa. Abyś nie żyła w podróbkach tego świata, co diabeł oferuje. Bo On wszystko przekręcił. On wszystko przekręcił. On wygrał i On chce, aby cię oddzielić od Boga. Ale Jezus wygrał. Diabeł jest pod moimi stopami i diabeł może być pod twoimi stopami. Ale narodzić się musisz na nowo z Bożego Ducha, bo jeżeli tego nie zrobisz,
idziesz do piekła. To nie moje słowa, to są słowa Jezusa. Słowa Jezusa. Możesz być dobrym człowiekiem, ale za to nie pójdziesz do nieba. Zapraszam Cię. Pomodlę się o Ciebie. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, chorujesz, to to jest nielegalnie w Twoim życiu. Bo ja wiem, co czujesz i odczuwasz. Bo ja wszystkiego doświadczyłem. 27 lat żyjąc tutaj. A teraz nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Bo narodziłem się na nowo. Jego Święty Duch mieszka we mnie. Ja dziś położę rękę na Ciebie i zostaniesz dotknięty przez samego Boga, który mieszka we mnie. Który mieszka we mnie. I On chce tego samego zamieszkać w Tobie. Ale dał Ci wolną wolę. I ja nie naciskam. Ja nie naciskam. On dał Ci wolną wolę. I to Twoja decyzja, co Ty wybierzesz. Życie albo śmierć. Błogosławieństwo czy przekleństwo. Sprawa jest postawiona jasno. Dziś usłyszysz również inne poselstwa. Ludzi, którzy poznali Chrystusa. Którzy żyją z Chrystusem i narodzili się na nowo. I jeżeli to Cię dziś dotyka, to nie zamykaj się na to, bo to jest Święty Duch. Otwórz się. Zaryzykuj. Ja zaryzykowałem. Zaryzykowałem. Byłem człowiekiem ryzyka. Ale gdy zaprosiłem Jezusa do swojego życia, to teraz moje życie dopiero jest kozackie. Nie muszę dbać, imprezować. Tą pustkę, którą miałem w sercu, została wypełniona samym Bogiem, samym Jezusem. Halleluja! Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Amen.